Także nie bójmy się, nie bójmy się tych faryzeuszy. Oni mało argumentów mają, nic nie wiedzą i by ci chcieli łeb uciąć od razu, średniowieczny. Tylko trzeba to jasno pokazać, żeby obronić, przekazać ludzi. Genderyzm jest podobnie absurdalny jak marksizm. No, mieliśmy takie powiedzenie, że jakby komunizm założyć gospodarkę komunistyczną na Saharze, to za 2 tygodnie zabraknie piasku. No właśnie. A podobnie można powiedzieć, że jakby gendery założyć w jakimś kraju, to za 2 dekady albo za 2 pokolenia zabraknie ludzi. No właśnie, to jest podobnie absurdalne i zbrodnicze, tylko trzeba to spokojnie, logicznie pokazać, argumentować. No i, ale też oczywiście modlić się, pamiętając, że tutaj też są nie tylko siły ludzkie, ale też siły demoniczne. Po prostu program, który prowadzi do takiej destrukcji doczesnej i wiecznej milionów ludzi, jest też programem demonicznym. I trzeba się przed tym bronić też modlitwą, bo wiadomo, że tak czy inaczej bez Boga, bez Jezusa, bez Matki Bożej nic nie zrobimy, ale to właśnie jest nadzieja. W tych strasznych zmaganiach o człowieka, o życie doczesne i wieczne, Bóg, Jezus i Maria są po naszej stronie i ich przede wszystkim trzeba się trzymać, wytężać wszystkie siły i modlić się, a reszta będzie nam dodana. Tak jak no, udało się to pogromcom marksizmu, tak uda się pogromcom genderyzmu. Radio Maryja, prosimy. Halo. Halo. Bardzo będzie pochwalony jest Chrystusy Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Barbara ze Stanów. Prosimy. Ja chciałam zapytać, dołożyć swoje 3 grosze na temat transgender, bo tutaj w Stanach jest coś takiego, że finansowany jest to przez federalny rząd i cała ta przemiana w kilka lat wstecz, w tej chwili nie wiem, ale kilka lat wstecz kosztowało około 130 tysięcy dolarów na zmianę tego. Natomiast i lekarze nie mogą powiedzieć nie i muszą to robić i robią. Natomiast ludzie nie mają pieniędzy, żeby wykupić sobie leki i po prostu tych leków nie biorą. Więc jak... w jaki sposób można tutaj ten transgender, także tą ideologię, włączyć właśnie w tę ideologię genderyzmu? Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże. Tutaj trzeba przede wszystkim rozróżnić 2 rzeczy, więc ideologię od rzeczywistych problemów. Bo faktycznie jest bardzo procentowo mała grupa ludzi, to jest mniej niż 1%, czy właściwie 1 promil, gdzie są pewne zarzuty. Diabeł wszędzie, proszę mówić. Diabeł wszędzie. Proces kształtowania ten zły świat, to nie ma tak, że wiesz, prost, nie zależy tylko siebie aniołem uczynić, a tych diabłów, bo to nieuczciwe, przygadał kocioł garnkowi. Diabeł wszędzie. Na wszystko, co satana, satana. Trzeba pamiętać, że no, z jednej strony nasze ciało jest największym cudem na Ziemi pod względem naturalnym, fizjologicznym. To są biliony i biliony komórek, zespoły zespołów. Sam nasz mózg to jest najbardziej złożona struktura w kosmosie. 100 miliardów komórek, każda ma... No to po co w trójce wchodzisz, prostacką, arystotelesowską? Po cudem fizjologicznym. Największym cudem kosmosu. Ale również dlatego, że to jest tak skomplikowane, to może ulegać usterkom. Każdy system naszego ciała, no system oddychania, system krwioobiegu, system immunologiczny może ulec zaburzeniom. No, każda nasza kość, każdy organ może ulec chorobom, nawet wielu chorobom. No bo jesteśmy krusi, nie jesteśmy Bogiem. I także nasz system seksualny, płciowy może ulec zaburzeniom. Więc trzeba wiedzieć, że no, są ludzie, którzy cierpią na zaburzenia natury seksualnej, czy płciowej, czy tożsamości, których nieraz nie jest łatwo określić właściwie, jakiej są płci, jaką no, mogą być mieszanką. No, i to są autentyczne problemy i cierpienia ludzkie. I trzeba myśleć, jak tym ludziom najbardziej efektywnie pomóc. I to jest możliwe, że czasami jakaś operacja może pomóc, ale to musi być bardzo rozsądnie, rozważnie robione, po odpowiednim rozważeniu, po konsultacji psychologu, bo też często są to głównie albo tylko problemy psychologiczne. I nie tyle trzeba dokonywać zmian w ciele, ale zmian w głowie, w psychice. Wystarczy często dobra pomoc psychologiczna. Natomiast interwencje chirurgiczne no, mogą prowadzić do katastrofy. To też wiemy, że jest wiele przypadków, kiedy
ludzie żałują takich operacji. Nawet już są doniesienia, że takich operacji dopuszcza się do dzieci, na dzieciach, na młodzieży, która jeszcze jest taka rozkojarzona, nieokreślona i bardzo szybko tego ludzie często żałują. Te operacje pochopne prowadzą do tego, że ci ludzie nawet popełniają samobójstwa. Ale tutaj może dochodzić do nadużyć. Może ta Grodzka też z powodów niezadowolona powiedziała, że też ideologicznych właśnie, ponieważ jej nie filmować, bo ona się boi. Przykładu na swoją ideologię. Nie fotografować, bo ona się boi. Często te operacje są forsowane bez uzasadnienia medycznego, z powodów ideologicznych. Żeby mieć jak najwięcej ludzi po swojej stronie, to dochodzi do nadużyć. Strasznie. Na początku genderyzmu stało takie straszne nadużycie na bliźniakach, kiedy właśnie myśl genderyzmu wychowywano jednego z bliźniaków jako dziewczynkę, dlatego że był okaleczony przy operacji. To doprowadziło do jego samobójstwa, a właściwie do samobójstwa obu bliźniaków. To jest jakby zbrodnia założycielska genderyzmu. Więc tutaj trzeba właśnie rozróżnić faktyczne problemy medyczne od ideologii, bo jest tu też mnóstwo nadużyć, szczególnie wobec dzieci, młodzieży, wmawiania im też problemów, których w istocie nie mają. No i też wspomniała Pani o kosztach. Właśnie, to są nieraz bardzo wielkie koszta i jest nielogiczne, jeżeli robi się operacja, nie zapewnia się też leczenia lekarstw, bo to może prowadzić łatwo do katastrofy. To może, nawet jeżeli by operacja miała mieć jakieś dobre wyniki, to brak odpowiedniej opieki może to unicestwić, nawet może stan pogorszyć. Ale tutaj też mogą być przyczyny w ideologii, że po prostu ideologia pcha ludzi do czegoś, co im w istocie szkodzi. To też widać u genderystów w szkołach, bo oni się w szkołach dopuszczają strasznej nieprawości, strasznego zaburzania rozwoju dzieci, a to jest właśnie największa zbrodnia. To jest bardzo podobne do pedofilii, bo wiemy, że jak pedofilii może dziecko zniszczyć duchowo nieraz na całe życie albo poważnie zranić. Ale coś podobnego robią genderyści, strasznie nadużywając swojej pozycji w szkole. Na przykład wiadomo, że w procesie rozwojowym dziecka jest taki okres przed pokwitaniem, kiedy chłopcy i dziewczęta się rozdzielają trochę w swoich grupach, bo tak różnią się, nie rozumieją się, dziewczęta zaczynają szybciej dojrzewać, chłopcy wydają się jeszcze im zbyt dziecinni, dziewczęta chłopcom niezrozumiałe, powstają nieraz jakieś uprzedzenia, stereotypy na temat przeciwnej płci. I to strasznie wykorzystują genderyści nieraz w szkołach, bo przychodzą wtedy właśnie w tym okresie do chłopców, do dziewcząt i mówią, patrz, widzisz, ty jako chłopak masz samych chłopaków kolegów, albo dziewczyny, to ty jesteś sama, tylko przebywasz z dziewczynkami, to chyba jesteś lesbijką, a do chłopaka chyba jesteś gejem. Tak strasznie manipulują, wmawiają dzieci, dzieciom rzeczy niestworzone. To jest straszne nadużycie, to jest przestępstwo na dzieciach i właśnie dlatego tak ważne chronić dzieci przed genderystami, podobnie jak przed handlarzami narkotyków czy sutenerami, bo człowiek jest po Bogu najwyższą wartością i proces powstawania, tworzenia człowieka jest najświętszym procesem i zaburzanie tego procesu w tak przestępczy sposób jest czymś strasznym. To jest zbrodnia podobna by do pedofilii, bo zaburzyć rozwój dziecka to oznacza często, że ono nigdy nie osiągnie poziomu moralnego, duchowego, religijnego, intelektualnego, zawodowego, które mogłoby osiągnąć przy normalnym rozwoju. Po to tylko, żeby zaspokoić szaleńców ideologii. To jest zbrodnia, to jest coś niedopuszczalnego. To właśnie tacy ludzie jak pani Tuider powinni iść do więzienia, a nie rodzice, którzy bronią dzieci przed takimi ludźmi, przed takimi drapieżcami jak panią Tuider. To trzeba rozróżniać. O to toczy się walka. To jest walka o los doczesny i wieczny wszystkich dzieci w Polsce. Ksiądz profesor Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Nasz gość, temat kolejna ofensywa ideologów gender. 23:09, odbieramy kolejny telefon. Proszę, Radio Maryja. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Elżbieta z Polski Południowej. Prosimy, Pani Elżbieto, tak, słuchamy. Dlaczego o wiele trudniej w obecnej dobie
przeciwstawiać się treściom złym, niszczącym psychikę i morale dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzieje się tak z uwagi na możliwość ich przekazu za jednym zamachem milionom odbiorców. Zrobiła to m.in. łączność internetowa, portale społecznościowe. Zaistniały szerokopasmowe możliwości skrzykiwania się złych przeciwko dobrym. By poprzez korzystanie z internetu nie porzucić osobistych spotkań międzyludzkich, wspólnych wyjść do kina, teatru, na dobrą dyskotekę. Jak można ten trend odwrócić ku pozytywnemu dobremu? Jak można odciągnąć młodzież i dzieci od nieproszonych złych gości na ekranach ich laptopów, iPhone'ów, smartfonów? Dawniej było gość w dom, Bóg w dom. Teraz gość przez internet, ekran telewizyjny, smartfon w dom to singielizm, genderyzm, psychotyzm, LGBTyzm czy dewocjonizm. W postawach młodzieży i dorosłych... Oj, nie taki diabeł straszny! To brak normalnych rodzin, szczęśliwych dzieci, mądrej młodzieży. Jak to zmienić? Po prostu trzeba stworzyć inteligentny internet. To jest taki, który nie wpuści pornografii dziecięcej i dorosłych. Nie wpuści obrazotwórczych spektakli. Nie wpuści szczelaniny, zabijania i innych obrazów przemocy. Nie wpuści dewiacji płciowych. Nie wpuści do tworzenia treści przez ludzi chorych psychicznie, obyczajowo chorych emocjonalnie. Internet, który nie wpuści światowych standardów deprawacji. I to nie będzie cenzura w internecie. To nie będą ani akta 1, ani akta 2, czyli filtrowanie treści. To będzie normalność, taka normalność, jak Pan Bóg nam wszystkim przykaza. A więc do pracy elektronicy i informatycy. Wysegregowanie przez pozytywne treści wychowawcze i przedmiotowe, przekazywane w pożądanych społecznie uczelniach. A więc do pracy rodzice i dziadkowie. Pracy nad kształtowaniem mocnych i pozytywnych charakterów dzieci i młodzieży. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Elżbieto. Tak, Pani słusznie zauważa, jak nieraz trudna jest sytuacja ludzi dobrych, ludzi głoszących prawdę. Ale no, podkreślałem, że to jest niejako sytuacja organiczna, wynikająca z natury rzeczy, bo łatwiej ludzi deprawować. No, człowieka możemy zdeprawować nieraz kilka godzin, kilka dni, a wychowuje się go kilkanaście lat. Dom się buduje kilka lat, wysadzić go można w powietrze w minutę. Tutaj leży źródło też przewagi naszych przeciwników, którzy zajmują się zasadniczo deprawacją młodzieży, kiedy my zajmujemy się wychowaniem. Ale są też źródła nadziei, chociaż no, musimy sobie zdać sprawę z powagi sytuacji. No, obok genderyzmu też, jak Pani wspomniała, wielkim zagrożeniem jest zła część internetu, pornografia. No, wiemy, że no, mnóstwo młodzieży codziennie ogląda pornografię. Już według danych statystycznych już prawie połowa chłopców w gimnazjum codziennie ogląda pornografię. To jest straszna trucizna. Wiemy, że pornografia działa podobnie jak narkotyk. Też możemy z innych społeczeństw wiedzieć, do czego to prowadzi. Na przykład w Japonii, w której jest jeszcze gorzej niż w Europie, bo no, tam chrześcijaństwa prawie nie ma, jest bardzo słabe, a buddyzm nie broni tak przed wypaczeniem moralnym jak chrześcijaństwo, no bo chrześcijaństwo to jest najwyższa moralność, najjaśniejsze zasady. No, klęska pornografii jest jeszcze większa niż u nas. Tam jest ona tak powszechna, tak powszechnie oglądana i to w formie najbardziej brutalnej, że tak niszczy młodych mężczyzn, że większość młodych Japończyków nie tylko nie chce zawierać małżeństwa, ale w ogóle nie potrzebuje jakiegoś fizycznego kontaktu nawet z kobietą. Wystarcza im pornografia. To no, pokazuje, do jakiego zdegenerowania może dojść społeczeństwo, no bo to oznacza też no, zagładę Japonii. No, tam już społeczeństwo jest bardzo stare, jeszcze bardziej niż w Europie, a widać będzie jeszcze gorzej, jak większość młodych mężczyzn w ogóle no, nie wyobraża sobie relacji z żywą kobietą, a tym bardziej posiadania dzieci. Tak może zniszczyć pornografia, bo wtedy żywy człowiek to jest jakby marna pornografia dla nich.
do tego może doprowadzić no, niszczenie dzieci i młodzieży. I tak jak pani mówi, no, trzeba robić wszystko, żeby młodzież przed tym bronić, żeby przede wszystkim uświadamiać zagrożenia. Oczywiście, żeby uniemożliwiać taki zalew zła wśród młodzieży i dzieci, ale też no nieraz może nam się wydawać, że nasi przeciwnicy są tak potężni, mają tyle pieniędzy, takie wpływy polityczne. No, ale tutaj trzeba przypomnieć już z początki chrześcijaństwa. Przecież jak potężnym imperium było Imperium Rzymskie, no najpotężniejsze w tamtych czasach. No, czymże był Jezus i ta garstka uczniów wobec potęgi Rzymu? Przecież no, legiony rzymskie, żołnierze obecni w Palestynie no, mogli ich zmiażdżyć bardzo łatwo i co też no, uczynili wobec Jezusa. To przecież no, jaka proporcja sił, ale no właśnie, okazało się jednak, że chrześcijaństwo było większą potęgą niż Imperium Rzymskie. Że właściwie Imperium Rzymskie okazało się jakby dobrym przygotowaniem dla chrześcijaństwa, bo no, stworzyło drogi komunikacji, wspólnoty, którymi chrześcijaństwo się rozprzestrzeniało. To byłoby zapewne jakby opatrznościowe przygotowanie dla rozkwitu chrześcijaństwa. No ale podobnie, no, kimże był ksiądz Wojtyła w Krakowie wobec potęgi komunizmu w Rosji, w Polsce? Przecież tak łatwo było go zabić, zniszczyć. No, no kim był biskup Wojtyła, kardynał Wojtyła wobec dziesiątków tysięcy czołgów sowieckich, tysięcy rakiet atomowych? A jednak to on miał się okazać większą potęgą duchową. To on został wielkim świętym, a tacy przywódcy jak Breżniew, Stalin, no musieli odejść w hańbie. I podobnie jest dzisiaj. No też ludzie prawi, odpowiedzialni, rozumni, wydają się taką garstką wobec szaleństwa genderyzmu, jak kiedyś była tylko garstka wobec szaleństwa komunizmu, marksizmu. Ale po naszej stronie jest prawda. Prawda jest mocniejsza niż największe kłamstwo. Choćby kłamstwo miało miliony czynowników, miliony pomocników, którzy to kłamstwo pomnażają, wymyślają, to prawda i tak jest silniejsza, no bo Bóg jest prawdą. I też no, często tak było w historii, że znikoma mniejszość wpływała na historię, tworzyła historię. No właśnie, jak przecież jaką garstką był Jezus z apostołami wobec całego Imperium Rzymskiego? Nie tylko wobec mieszkańców Palestyny, ale siła ich przekazu, siła ich prawdy podbiła serca ludzi. A jak podbiła serca ludzi, no to podbiła całe imperium, w końcu cały świat. I o to właśnie chodzi. Chodzi o serca, umysły ludzkie. Właśnie też no, mała garstka ludzi przeprowadziła rewolucję francuską czy październikową. Mała wobec całego społeczeństwa. Ale jeżeli ta nawet znikoma mniejszość jest zdecydowana, dobrze zorganizowana, wie czego chce, no to może wpływać na losy całego społeczeństwa. No, no podobnie, no przecież Armia Krajowa w czasie wojny to była znikoma część społeczeństwa, ale jednak szczególnie wybrana, ideowa, zdecydowana, która też miała wpłynąć bardzo na ducha Polski po wojnie. Więc też nie pozwólmy się zdeprymować tym, że ludzi rozsądnych, odpowiedzialnych, rozumnych, zdecydowanych do walki w obronie społeczeństwa, no to jest zawsze mniejszość, ale zawsze tak było w historii. Ludzi, którzy aktywnie zajmowali się sprawami duchowymi, kulturalnymi, społecznymi, którzy nad tym myśleli, o to się starali, to zawsze była znikoma mniejszość. Ale jak widzimy, jak takie mniejszości mogły uczynić wiele zła, jak rewolucji francuskiej, czy rosyjskiej, czy chińskiej doprowadzić do masowego ludobójstwa, tak też no, pozytywna mniejszość, jak ta znikoma mniejszość wokół Jezusa, też potrafiła przemienić świat. I to jest nasza nadzieja, to jest nasz wzór. Tylko oczywiście trzeba z jednej strony maksymalnej mobilizacji sił, współpracy ludzi dobrej woli, a z drugiej strony maksymalnego otwarcia na pomoc z góry, no bo oczywiście tylko z Bożą pomocą możemy przezwyciężyć to kolejne wielkie zagrożenie, no podobnie jak przezwyciężyliśmy marksizm. Proszę, Radio Maria. Niech będzie pochwalony
Pan Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Do audycji. Prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Michał mówi, ja tak wsłuchuję się w audycję i bardzo często ci wszyscy wyznawcy ideologii gender wykorzystywali to, czy to komuniści, czy marksiści, to, że przejmowali władzę w danym kraju, w danym państwie i wykorzystywali to do wprowadzenia właśnie własnych ideologii. Tak patrzę tutaj na naszą historię, na historię Polski, bo wydaje mi się, że my w tej chwili przejęliśmy władzę już prawie 3 lata temu w Polsce. Nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd prawicowy, który wybraliśmy. I my ciągle staramy się walczyć, a nie potrafimy wykorzystać tych narzędzi i tych ludzi, których wybraliśmy do wprowadzania zmian. Dlaczego? Ja tutaj mam takie pytanie do ojca prowadzącego i do księdza profesora Oko. Dlaczego, co wy panowie, co wy państwo myślicie, dlaczego my nie potrafimy wykorzystać tego naszego prawicowego rządu? Dlaczego on nie potrafi dla nas zawalczyć? Bo mnie się wydaje, że ciągle musimy my sami to robić jako społeczeństwo. Nie potrafimy wykorzystać tych narzędzi, które autentycznie do tego są. Bo my, ja jako rolnik, przedstawiciel rolników, Fundacja Agrounia, też bardzo często wybieraliśmy ten rząd prawicowy, żeby forsował te zmiany, które są dla nas istotne i dzisiaj musimy podnosić głos całkiem inaczej, robić to często na ulicy, w taki sposób, często nawet nieprzyswajalny dla społeczeństwa, ale wsłuchując się w tę audycję i ja także jestem katolikiem, człowiekiem, który, dla którego wiara jest bardzo, bardzo istotna i tutaj wiara katolicka jest fundamentem tego wszystkiego, co ja robię i w czym kieruję się swoim życiem, chociaż nie zawsze może o tym mówię na każdym kroku, ale jest to dla mnie niesamowicie istotne i dla mnie mnie to bardzo boli, że dzisiaj nie możemy wykorzystać tego, co tak naprawdę mamy. Dlaczego tak jest, że ludzie muszą dzisiaj walczyć o to, żeby w szkołach lektury, które są, nie były związane i prowadzone przez tych, którzy wprowadzają ideologię gender? Dlaczego rodzice muszą prowadzić protesty w szkołach, rozmawiać z dyrektorami, bo ministerstwo nie potrafi sobie poradzić z lekturami, których nie chce wprowadzać, tych odpowiednich, a wprowadza te, które są przepełnione seksem, te, które są przepełnione prostytucją i wartościami, które są dalekie od rządów prawicy. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje i kto za tym wszystkim stoi. Dziękuję bardzo. Księże profesorze? Tak, no przede wszystkim chciałem panu podziękować za pana głos, za pana zaangażowanie, wiarę, też za ciężką pracę rolnika, ale tak potrzebną całemu społeczeństwu. Jak to dobrze, że jeszcze mamy młodych rolników w Polsce, to jest też to często problem w innych krajach, że tych ludzi, którzy chcą pracować na roli i mają jeszcze do tego warunki, jest coraz mniej. Tylko tutaj wobec tych krytyk, no, myślę, że trzeba pamiętać, że nie można też od rządu, nawet prawicowego, oczekiwać zbyt wiele, no bo oni też raju na ziemi nie zrobią, też cudów tutaj nie mogą prowadzić, bo jednak no pamiętajmy, że nawet jak mamy nawet politycznie najlepszą wolę, chcemy najlepiej postąpić, no to nie jesteśmy wszechwładni. Wiemy, jak potężni są nasi przeciwnicy, jakie mają środki polityczne, finansowe. Widzimy też, jak genderyści spoza Polski atakują Polskę, naciskają, a mają narzędzia nacisku. I no, musimy pamiętać, że przeciwnicy, właśnie genderyści w Polsce i za granicą mają olbrzymie środki polityczne, finansowe, nawet jeżeli przegrali wybory, nie mają władzy, to mają dużo możliwości, żeby blokować, żeby przeszkadzać, żeby szantażować ich działania. Nie ma tej trójcy. No, muszą przynosić jakieś skutki. Skutki niekorzystne, ale też skutki, których nie da się całkiem zniwelować. To proszę brać pod uwagę, bo niektórzy no, tak się zachowują, jakby rząd miał w 100% prowadzić Ewangelię. No, to nawet w kościele, nawet księża czy siostry zakonne nie żyją 100% ewangelicznie. Nie udaje im się, chcieliby, ale no, nikomu nie udaje się być 100% ewangeliczne. To byłby już Panem Jezusem Świętym. I nawet jak ludzie no, szczerze starają się żyć Ewangelią,
to do końca to zapewne prawie nikomu się nie udaje. No a tym bardziej nie da się tego wprowadzić środkami politycznymi. No, gdyby na przykład Jezus stanął do wyborów, to by każde wybory przegrał, czy święty Franciszek. No, gdyby Jezus przyszedł z programem 8 błogosławieństw, to na pewno przegra, znaczy każde wybory polityczne. Musimy być realistami. Wprowadzenie zasad Ewangelii to jest zadanie na całą historię ludzkości. I tego nie da się, znaczy nie można oczekiwać, że to, co Kościół może wprowadzać przez lata, że można w jednej kadencji politycznej wprowadzić. Tym bardziej, ile rzeczy jest do odrobienia, oczyszczenia, to proszę brać pod uwagę. Wielką zasługą tego rządu jest, że przynajmniej na poziomie politycznym zablokował gender. Że sytuacja u nas jest no jedna z najlepszych w całej Europie. Ale nie popełniajmy błędu, że wymagając za dużo, możemy utracić wszystko. No bo wiemy, że jeżeli genderyści dojdą do władzy, no to bardzo szybko nastąpi destrukcja wychowania w szkołach. Oni w 100% prowadzą gender. Dlatego też właśnie te wybory tego roku są tak ważne. Bo widać też taką często niechęć, nienawiść do tych, którzy starają się bronić rodziny, Kościoła. I jeżeli tacy ludzie dojdą do władzy, no to będzie rodzaj potopu genderowego. To bardzo szybko nastąpi niszczenie chrześcijaństwa, Kościoła w Polsce właśnie przy pomocy genderyzmu. To chciałbym podkreślić, że no nie oczekujmy od polityków 100%, którego sam nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Ta polityka, to trzeba pamiętać, zawsze jest na ogół terenem kompromisu. No kompromisy zawiera też sam Watykan, bo też sam Watykan no, nie jest w stanie przeprowadzić 100% swojej woli. Polityka z natury rzeczy to jest teren kompromisów. Ale lepiej mieć 70-60% niż nie mieć nic, niż mieć 0%, bo jest takie niebezpieczeństwo, że tacy ludzie no jakby nadgorliwi, jakby kierujący się iluzjami żądają 100%, chcą osiągnąć 100%, bo 70% nie zadowala, no ale efekt może być taki, że na końcu będziemy mieć tylko 0%. To już no, Ojciec Święty napominał, mówił na przykład, że w przypadkach obrony życia nienarodzonych, jeżeli nie ma szansy rozwiązanie, które obroni jest 100%, to należy popierać takie, które broni no, w danych warunkach maksymalnie, na 70% czy 60%. No, o tym trzeba pamiętać, żeby przez nadgorliwość nie stracić wszystkiego. Tu też w tym genderyzmie, no bo to jest dzisiaj nasz temat, warto zwrócić uwagę też na samorządy i postawę poszczególnych samorządów. One się teraz pozycjonują. Samorządy opozycyjne pozycjonują się w opozycji do choćby władz centralnych, czyli do rządu, do większości parlamentarnej i wprowadzają najróżniejsze rzeczy. Także próbują wprowadzić gender do szkół. A z drugiej strony też wybory do Parlamentu Europejskiego, kiedy poszczególne partie sprowadzają tutaj nawet polityków, jak pana Timmermansa na przykład, nie wiem czy on już był, czy będzie, po to, żeby trochę tutaj porozrabiał, bo rozrabia w Brukseli dla Polski, no to żeby porozrabiał jeszcze tutaj. No i pokazać, jaka to europejskość, jakie kontakty, no i jak będzie dobrze, jak będziemy sztamę trzymać właśnie z takimi ludźmi, kiedy dostaniemy się do Parlamentu Europejskiego. Więc to jest trochę taka gra na wielu pianinach. Tak, no tutaj tylko trzeba przestrzegać bardzo, bo tutaj w nieszczęśliwy sposób do mocnych antagonizmów politycznych niestety dołącza się sprawa gender. To jest taka no, uwaga, szczególnie dla ludzi wierzących, katolików, którzy są zwolennikami partii opozycyjnych, żeby zdawali sobie sprawę, że jeżeli popierają gender, no to popierają ateizm. To jest tak, jakby popierali marksizm. Popierają ludzi, którzy chcą zniszczenia Kościoła. Jeżeli są ludźmi wierzącymi, no to jak mogą popierać coś, co prowadzi wprost do zniszczenia kultury polskiej, Kościoła, poprzez zniszczenie dzieci? A co do polityków Zachodu, którzy nas chcą pouczać, no to mówię o tych przykładach. Oni przez swoją właśnie absurdalną politykę prowadzą do zagłady swoje narody. W tej Brukseli 1/3, a nawet do 50% mieszkańców to już nie są Belgowie.
to są ludzie, którzy tworzą getta, do których Belgowie nie mają wstępu. To widzimy na przykładzie samej Brukseli, jak samobójcza jest polityka lewaków w Unii Europejskiej i w Belgii. Oni prowadzą do samozagłady. I co, nas tam pouczać, żeby u nas tak było, żeby w Krakowie, w Warszawie powstawały dzielnice, do których Polacy nie mają wstępu, do których policja boi się wejść. Po prostu korzystajmy z ich doświadczeń, uczmy się na ich błędach. No właśnie mówi się, że te teorie ideologiczne trzeba by najpierw wypróbować na szczurach. Tak byśmy się mogli bronić przed ideologami. Zresztą były takie eksperymenty, że kiedy szczurom czy myszom stwarzano warunki nadobfitości, okazywało się, że one zaczynały wymierać, nie rozmnażały się, po prostu głupiały od tego dobrobytu. I podobnie wydaje się, że szereg ludzi na Zachodzie głupieje od dobrobytu. Bo są ją tak wiele, że myślą, że Boga nie potrzebują, nie wiedzą, co zrobić ze sobą. No i jeszcze szukają jakichś rezerw w seksie i od tego już do końca głupieją. Uczmy się na głupocie ludzi Zachodu, także głupocie polityków Zachodu. A przecież pamiętajmy, że politycy mogą być bardzo głupi. Na przykład politycy, którzy prowadzili do I wojny światowej, byli przekonani, że wygrają wojnę. Po każdej stronie byli przekonani, że ich wojska wrócą zwycięskie najpóźniej na Boże Narodzenie. A doprowadzili do największej hekatomby w dziejach Europy do tych czasów, która była właściwie wstępem do jeszcze większej II wojny światowej. Politycy mogą być tak głupi, jak politycy, którzy doprowadzili do I wojny światowej, jak którzy potem doprowadzili do II wojny światowej. To są też tylko ludzie. Ludzie, którzy często mają elementarne braki wykształcenia, którzy kierują się przede wszystkim prywatą, swoją karierą, zyskiem, których nic nie obchodzą ich społeczeństwa, tylko ich kariera, ich zysk, ich pieniądze. I no, mieć takich przywódców, słuchać takich ludzi, którym brakuje rozumu, ale przede wszystkim brakuje moralności, no to jest samobójcze. Są politycy bardzo źli, politycy jak Judasze, i są politycy bardzo przyzwoici, prawi, trzeba rozróżniać. Są politycy, którzy prowadzą do pomyślności doczesnej i wiecznej swoje społeczeństwa, ale też tacy, którzy prowadzą do samozagłady, no właśnie jak w Brukseli. Brońmy się przed politykami, którzy doprowadzają do zagłady własne narody, a nas chcą pouczać, chcą też nas doprowadzić. Elementarny rozsądek i logika. Może jeszcze jeden telefon. Prosimy. Halo? Halo? Nie słyszę. Halo, prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Chyba się trzeba skondensować. Chciałam powiedzieć coś, co słyszałam wiele lat temu w telewizji. Jakiś pan mówi, nie pamiętam już, kto to był, że taką przygodę Rosjanie mają za sobą. Wkrótce po rewolucji obdarzyli młodzież wolnością. Chyba nie było mowy o zmianie płci, o homoseksualizmie, ale młodzi ludzie, dziewczyny i chłopcy mogli wszystko. I tak się porobiło, że Sowiety się przerazili tego. Chyba nie obchodził ich los tych dziewczyn, tych chłopców, ale chyba się przestraszyli, że nie zdołają nad tym zapanować, bo robią co chcą, pewnie gotowi byli walczyć i że to ich może znieść, tak mi się wydaje. I zastanawiam się, czy świat zachodni jest zdolny oprzytomnieć, tak jak to zrobili Sowiety, podobno bardzo szybko, i zaczęli wychowywać młodych, tłumacząc im, jak powinien żyć pionier, jaka powinna być pionierka, że powinni się szanować, mieć godność i coś tam, coś tam. No i się udało to powstrzymać. Nie wiem, czy świat zachodni jest do tego zdolny. Dziękuję. Dziękuję za ten głos. Dziękuję, bo pani rzeczywiście przypomniała bardzo ważne zdarzenie z historii. Faktycznie tak było. Lenin z towarzyszami obok rewolucji politycznej wprowadzał rewolucję seksualną. To właśnie w Rosji po raz pierwszy też wprowadzono aborcję na życzenie w Rosji komunistycznej, ale też możliwie wielką wolność seksualną. Tutaj szczególnie wielką rolę odegrała pani Aleksandra Kołłątaj,
To była pierwsza minister w rządzie radzieckim właśnie od spraw rodziny, wychowania. Ona była znana z takiego spowiedzenia, że stosunek seksualny to jest tak jak wypicie szklanki wody. No właśnie do tego sprowadzali seksualność. I tak jak pani mówi, no doprowadzili do niesamowitej rozpusty w Związku Radzieckim. To też miał być element wyzwolenia. A dzieci, mówiono na dzieci, jakby się pojawiły, no to można zrobić aborcję, a jak ktoś by się upiera, żeby urodzić, no to dzieci może wychować kolektyw. Właśnie to była ideologia pani Kołłątaj. Ona tak to pisała, że wychowanie dzieci to jest często zniewolenie dla rodziny i niech się tym zajmie społeczeństwo. Tylko, że właśnie taka polityka w krótkim czasie doprowadziła do katastrofy, bo rzeczywiście to było jakby cofanie się w rozwoju historycznym. Chrześcijaństwo przyniosło wielką poprawę losu kobiet, między innymi przez nierozerwalność małżeństwa. To dawało gwarancję kobiecie, że nie może być łatwo odrzucona, wyrzucona. To skłaniało mężczyzn do większej odpowiedzialności, do wierności, do bycia przy dzieciach, przy ich wychowaniu. Natomiast polityka sowiecka oznaczała cofnięcie się o tysiące lat do takiej rozpusty starożytnej. I znowu kosztem kobiet i dzieci, no bo takim niedorozwiniętym mężczyznom, prymitywnym, to odpowiada, żeby mieć jak najwięcej seksu, partnerek bez odpowiedzialności. Tylko, że płaciły za to kobiety, które no, zostawały bez mężów, bez ojców, miały ciężko pracować w fabryce, a zarazem same wychowywać dzieci. Często nie były w stanie temu podołać, więc te dzieci stawały się bezdomnymi, więc była plaga bezdomnych dzieci, ale też plaga chorób wenerycznych. No i Lenin z towarzyszami dostrzegli, że to niszczy ich państwo, że tak się nie da funkcjonować. Dlatego Kołłątaj została odwołana, zdjęta ze stanowiska ministra, wysłana w ambasadory, a komuniści zaczęli odkręcać rewolucję seksualną. Zaczęli mówić jak księża, właśnie o wartości rodziny, małżeństwa. No, przynajmniej tyle zrozumieli. Tylko właśnie trzeba wiedzieć, że Wilhelm Reich i jego towarzysze właśnie to mieli bardzo za złe komunistom. Uważali, że to jest cofanie się do tyłu, że wycofywanie się z totalnej rozpusty jest błędem komunistów i jest zadaniem Zachodu, żeby ten błąd naprawić. To Reich wyraźnie pisze w swoich pismach, że to jest wielki błąd komunizmu, to trzeba naprawić i trzeba rewolucję seksualną przeprowadzić na Zachodzie. To jest właśnie program genderyzmu. I tutaj niestety trzeba powiedzieć, że tyle rozumu, co komuniści, genderyści na Zachodzie już nie mieli. No i to, co już dostrzegł Lenin i towarzysze, że to niszczy państwo, niszczy społeczeństwo, jest realizowane na Zachodzie. Dlatego, no właśnie, tak jak mówiłem, na Zachodzie pustoszeją kościoły, zamyka się kościoły, natomiast napełniają się domy publiczne i buduje się ciągle nowe domy publiczne, jak w Niemczech. Ale to powoduje, że właśnie jest coraz więcej domów publicznych, coraz mniej kościołów, coraz mniej małżeństw, rodzin i dzieci. No to prowadzi nieuchronnie do wymierania społeczeństwa. To wtedy getta obcokrajowców stają się coraz większe, a dzielnice niemieckie coraz mniejsze. I rzeczywiście można się obawiać, że to już jest proces nie do odwrócenia. Ludzie są już tak zdegenerowani, tak ogłupieni na Zachodzie, że nawet nie są w stanie doszczyć swojej zagłady, bronić się przed nią. Także no, można się obawiać, że są to już procesy nie do odwrócenia. No, demograficznie często już nie, bo po prostu nawet jakby ludzie chcieli rodzić dzieci, to już nie są w stanie, to już te kobiety są za stare na to. Więc weszli taką, tak jak samolot, kiedy utraci powierzchnię nośną przez jakiś zbyt gwałtowny zakręt, czy zbyt gwałtowne znoszenie się, to bywa już nie do uratowania. Wpada w korkocią, z którego nie ma wyjścia. No i niestety można się obawiać, że społeczeństwa Zachodu już są w takim korkociągu. Popełniły takie błędy, doprowadziły do takiej katastrofy demograficznej, że wpadły w proces nieodwracalny, że w najbliższych latach staną się mniejszością w swoich krajach, mniejszością skazaną na wymarcie, na zniewolenie przez nowych przybyszów. Ale my jeszcze mamy szansę. My, kraje Europy Wschodniej, mamy szansę się przed tym obronić, właśnie ucząc się z ich tragicznych doświadczeń. Tak jak uczyliśmy się z totalitaryzmów u Niemców i Rosjan. Temu właśnie też służy nasza audycja. Dziękuję. Czy
może chwilkę dam jeszcze wytchnienia księdzu profesorowi i poproszę o krótkie podsumowanie tych naszych spotkań i telewizyjnych, i radiowych. Proponuję łyka wody, bo klimatyzacja też, gdy długo jesteśmy, to wpływa na strony głosowe. Thank you.